oddałam, twoje serce mu oddałam. Byłam dziewczyną ulicy, gniłam na tej ulicy, umierałam od strachu. Diabeł nie jest nic niszczy, ale pewnego dnia przyszła śmierć, zapukała, bo chcę ci powiedzieć dzisiaj, że diabeł to tarapała. Chcę zabijać ja Jezusa, tu poznałam swoje serce, mu oddałam. Jezus, to Pan jest zbawca, diabeł teraz diabeł, między nami się kręci. Pan Bóg jego też nie ktoś nie kręci. Dzisiaj ja wołam Jezu do Ciebie, abyś ich duszy zbawił, aby byli w niebie. Dzisiaj ja wołam Jezu do Ciebie, abyś ich duszy zbawił, aby byli w niebie. Bo to są biedne, zagubione dusze. Diabeł robi na nich swoje katusze. One dzisiaj mają dzień zbawienia. Będą zbawieni, bo są od urodzenia. On miał od Ciebie staranie. Wychodzę sobie z głosikiem na miasto. Do tego masz coś, że jestem nic tym oprawcą. Masz peka, masz peka. I może sobie do żółte mikrofon. Twoja dusza dłużej nie czeka. Nie zwlekaj, co na Ciebie czeka? Co na Ciebie czeka? Życie swoje oddał, abyś Ty mógł gdzieś dzisiaj żyć. Oddajmy życia, będziesz żył. Ja to wpadam nie odbić. Nie warto jest glić, oddaj mu życia, będziesz żył. Komu? Jezusowi, Panu i Zbawicielowi. Jezusowi. Dobry Bóg pomóż. Kochani, dzisiaj jest dzień waszego zbawienia. No. Nazywamy się Kościół Mocy. Jesteśmy kościołem pierwszym przebudzeniowym w tym kraju. Kościołem, który głosi pełną Ewangelię o tym, że każdy człowiek na tej ziemi został oszukany, że każdy człowiek na tej ziemi potrzebuje Jezusa. Kochani, 4,5 roku temu poznałam Jezusa. Byłam w bardzo smutnym miejscu swojego życia. Doświadczyłam wszystkiego. Miałam wielkie pieniądze i byłam na samym dnie. Miałam ciuchy za kilkadziesiąt tysięcy, a za parę lat mieszkałam w Caritasie. Żyłam jak królowa i umierałam jak śmieć 10 lat temu. Ale zawołałam proste słowo, Boże mnie. I 4,5 roku temu poznałam Jezusa. Jezusa, który wyswobodził mnie z 18-letniego ciągu alkoholowego. Jezusa, który uwolnił mnie od wszelkich nałogów, który uwolnił mnie od przekleństwa. Bo tak, kochani, człowiek zanim nie pozna Jezusa i nie odda mu swojego życia, nawet nie wie, że jest pod przekleństwem prawa. Te wszystkie choroby, co mówią, że są genetyczne, że są z pokolenia na pokolenie, to chcę ci tu powiedzieć, że to jest prawo. Ale z tego prawa może uwolnić Cię Boża łaska. Wtedy, kiedy Ty zerniesz swoje kolano na imię Jezus, oddasz mu swoje życie i uczynisz go Panem i Zbawicielem. Może bardzo brzmi to niezaciekawie dla Ciebie, bo pycha nie pozwoli Ci zobaczyć w swoim sercu, że potrzebujesz Boga, ale potrzebujesz Boga. Bo życie to jest częściową tylko pielgrzymką. I uwierz mi, że staniesz przed Bogiem i albo spędzisz z Nim wieczność, albo spędzisz z Nim, nie z Nim, ale z diabłem, oddzielenie. Ale jeśli uwierzysz w proste słowa Ewangelii, że Jezus 2000 lat temu umarł za Ciebie na krzyżu Golgoty, jeżeli uwierzysz, że On umarł za każdy Twój błąd, jeżeli uwierzysz i językiem wyznasz, że On jest Panem Twojego życia, urodzisz się na nowo. Tak, mój drogi, moja droga, zamieszka w Tobie Duch Święty. Nie masz pojęcia, jaki Bóg jest cudowny. To nie religia. To nie opłatek, to nie obrzędy, to relacja serc. Bóg to żywa osoba, która Ciebie kocha,
Jezus. Ja dziękuję Ci, że Ty dotykasz serc ludzi. Ja dziękuję Ci, Jezus, że oni na te słowa otwierają swoje serca. Kochani, jeśli jest jakaś osoba, która jest chora na cokolwiek, serce, wątroba, nerki, jeśli masz jakiekolwiek alergie, jeśli masz problem z nałogami, alkohol, narkotyki, pornografia, podejdź, pomodlimy Cię, pomodlimy się o Ciebie i zostaniesz uwolniony w świętym imieniu Jezus. Bóg niczego bardziej nie pragnie niż relacji z Tobą. Jezus pragnie, żebyś poznał, jaki On jest niesamowity. Możesz doświadczać ponadnaturalnych rzeczy, możesz rozmawiać z Bogiem na pułapie swojego serca. Możesz słyszeć Jego głos, jeśli tylko się na to otworzysz. Kochani, jeśli ktoś z Was szuka czegoś więcej w tym życiu, to my z całego serca zapraszamy Was do naszego kościoła, Kościoła Mocy, ulica Dzierżoniowska 11, Warszawa. Przyjdź i zobacz, jak prawdziwi czciciele Boga czczą Go w duchu i w prawdzie. Amen. Yeah,